Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. A co dziś będziemy robić? No spójrzmy na mapę. No, jesteśmy blisko tutaj fabryki. I bym chyba tutaj, po tego questa, tak, to Arthur Londonderry. No tak, coś z Anglią widocznie ma związane, koleś, i musimy odzyskać dług. I tu się udamy. No dobra, no to jedziemy do niego. Gdzie mój kuń? Pięknie, są po prostu, no graficznie pięknie gra wygląda. Sobie tą broń po prostu. Podjedziemy sobie do pana. Tak, dobrego. Jak on w ogóle tutaj ma się? No jakoś się ma się. Poklepiemy konika. Tak jest, dobra. To lecimy, słuchajcie. Tylko gdzie teraz? No tak, to też żem. A na północ, na północ. Na północ, no, czyli w tą stronę. Tam. Czekajcie, może lepiej. Zaznaczmy. No nie, no dobrze, do drogi podjedziemy. I on tutaj jakoś tak, to pojedziemy tą dróżką tutaj. Dojedziemy do drogi. Myślę, że to nie głupi byłby pomysł. Niż po lesie się tutaj gdzieś. O, tutaj. Dobrze. O. Dobra, jedziemy. Czekajmy. Czekajcie, czekajcie, może. Sobie tutaj. Da się tu jakoś zjechać? Tak. Chyba w kopalni jest, albo tutaj. Dobra. No dobra. Pytamy strażnika. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you want to speak to the foreman. He's down in the pit. Nie z kopalni. Dobra. Czyli co? Tutaj pracujący skazani, tak? Czy co? Dobry. Może w sumie bym wziął jakieś... Nie mam przedmioty. Nie. A nie? Chwila. Na serio nie mam lampy? Czy sobie? No dobra, w sumie tutaj światło jest. Chyba to ten pan. Brygadzista. Arthur Londonderry. Czy hear? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry.
You ain't gonna be the only one a-knockin'. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. No. Tu mnie ma, tu mnie ma. Dobra, tylko jak stąd wyjść? Czekajcie. Bym się wspiął, najlepiej by było. Czy da się tu wspiąć? Dobra, da się. Dobra. Tylko teraz tak, on coś tam powiedział o tej... Pani London. No właśnie, najlepiej to by byłoby do niej podjechać. Znaczenie trasy, tak, do niej podjedziemy. Na razie zajmiemy się tą, tą panią. Patrzcie, już strażnik nie chce namierzyć. Za co? No dobra, jedziemy, jedziemy do pani. Zobaczymy, co tam miał na myśli. Że nie tylko ja. No widocznie się gościu zapożyczał, gdzie tylko mógł. Może się zachlał na śmierć, albo... Albo co, i teraz co, i wdowa musi... Oddawać długi. Za niego, za chłopa. O, tu chyba nic, tylko wywrócona. Dobra. A. Okej. Dobra, mamy tutaj gości. Dobrze, dobrze. Zaraz tu się nimi zajmiemy. Jeszcze są. Kurde, dobra. Straciłem trochę... Chciałbym coś zjeść. Co by nam tutaj dało dużo? W sumie tak, no w sumie to tylko bym chciał... O! Zapalił mi cygaro sobie, tak jest. Jeszcze tam są. Kurde. Dobrze, koniku, już spokojnie, już spokojnie. Nawet nie, no serduszko to. Brakuje mi strasznie tego. Czekajcie, tu przywraca pewną zabójczej precyzji i na krótki czas. Rdzenia. Nie, ja chcę. Chcę rdzeń. Dobra, zjedzmy sobie to. Już, 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 poklepiemy. Poklep, poklep. Take it easy there, boy. Take it easy, take it easy, take it easy. Tak, 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 tak. It's okay, boy. Easy, it's okay. Już, 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 koniku.
Jeszcze taki, kurde, bojąca dupa z tego mojego konia. No ale no co zrobić, no co zrobić. Czekajcie, musimy coś, może nawet wezmę, tak. Wypijemy se, a ja. Trochę nam się zwiększy. A! O kurde. Ograniczoną, o shit. Na serio? Zjedzmy sobie. Nawet mi to nic nie dało, zobaczcie. Co tu mają ciekawego? Zużyte dubeltówka, nie, tu jakiś tam ten. Dobra. No nie. Kurde, dobra. Wiecie co, sprawdzam coś. Ale chyba nie. Dobra. Ograbimy teraz ich, no bo w sumie to chcieli mnie zabić, nie? Dwa dynamity. Tu jeszcze jakiś koleś, widzę. Dobra, jeszcze jest jeden. Tu jeszcze jakiś leżał. No dobra. Dobra, jak się na konia? Nie odpoczywaj mnie tu. Ciekawe. Kurde, jak się na konia gwizdało? Kompas. Nie. Nie. Dałbym sobie głowę uciąć, czy X gwizd. Poczekajcie. No, dobra. Mamy to. Czyli H. Najgorsze jest to, że faktycznie... O, mój koń też trzeba by go wyczesać. Ale kurde, nie mogę przez tą swoje chorubsko. Nie mogę spożywać dużo... jedzenia. To nic nawet mi nie daje. Zobaczcie, normalnie masakra. Nic to mi nie dało. Po prostu nic to mi nie dało. A jakbym użył tu... Na przykład... Przez pełnię zdrowia, wytrzymałości. O, to. Nic. O kurde. Ale jaja. No to nieźle. No to nieźle. Czekajcie, przyda się żarcie w sumie. Potrąciłem to moje, nie? No, I'm sorry.
oskuruj. Kurde, no to niedobrze. Niedobrze, że słuchajcie, że po prostu, no, Artur taki już. Aż po prostu nawet jedzenia nie da, nic mu nie daje. No, masakra. Masakra. Wiesz co? Wyczeszemy konika. Należy się. Należy mu się. Tak, jeszcze może weźmiemy go. Nakarmimy. Coś tam mu damy. Dobra. No, widać, że taka trochę podniszczona. Okay. Przywitaj się. Mrs. London, Derek. Arthur's dead. I know. No ja też jestem. I'm sorry for it. Hmm. It's just we lent Arthur some money, you see, and so it was you, son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. Mm-hmm. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. No, anulujemy dług i damy pieniążki. I just wanted to say the debt canceled and to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. No właśnie. Well, you're a good man. Hmm. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. O, pewnie jakby się nie wpędził do grobu, to by tego nie było, nie? But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. Hmm. I really am. Dług darowany. No, udajmy się do tego Strausa naszego. No, powiedzieć, co zrobiliśmy. No, nie będzie na pewno zadowolony. To na bank. No, ale co zrobić? Co zrobić? No, daleko nie mamy. Podjedziemy sobie. Życie. Let's go, boy. Dziwna sprawa, szczerze powiedziawszy. Taka trochę... Co się stało? Nie dowiedziałem się niczego, nie? Więcej. Kurde, no martwi mnie... ta choroba naszego bohatera. W sumie, no co tu robić, no, jak, skoro my jesteśmy na tyle jeszcze bogaci, a przecież pieniędzy się nie, do grobu nie zabierzemy, no bo na co, po co nam? Więc możemy trochę rozdać. Może jacyś ludzie będą o nas źle nie mówić. Chociaż nas to w ogóle już nie będzie interesować, szczerze powiedziawszy. Ale kto wie. Coś tam się wydarzyło. O nie! Biegnij, 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 biegnij! O kurde, dobra. Thank you.
nie zrobię tuż. Jest. Jeszcze tam jest. Ale na nas kurde polują. Ale na nas polują, no. Dynamit. Ty, a jakbyśmy tak... Wystraszyliśmy go. On tam jest. Kurde. Nawet się. Zobacz, na ciebie przewraca mu jakieś rzeczy. Gdzie on tam jest? Kurde, no. Już drugi raz w tym odcinku, no, nas. Ścierwo Marfiego. Dopada. To blisko właśnie jeszcze, kurczę, naszej osady, zobaczcie. Siema. Dobra. Przewiążmy konika. Czy co, bym poszedł się może przespać? Troszeczkę może nam energii wzrośnie wtedy. How did you get on, Mr. Morgan? Just then. No, dwóm osobom żeśmy darowali dług. Get up. W poprzednim odcinku. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are,
That should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! Dobrze powiedział. You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Ale fajnie. No faktycznie, lichwiarstwo to jest rak ludzkości. Ale zobaczy nam troszeczkę. Osiągnął maksymalny poziom. Osiągnęliśmy maksymalny poziom dzięki temu. No dobra, słuchajcie, może się ja prześpię. Może jak ja tu wyglądam? Nie wiem jak ja wyglądam, ale tragicznie wyglądam. Może mi się uda jakoś, kurczę. Cześć, kurde no. Garderoba. Łóżko. Zbadaj. Nie, a gdzie to ja mogę się ogolić? Zmień ubranie, schowek na broń. Nie mogę się w ogóle ogolić gdzieś? Dacz. Czarnopłucy. No właśnie. But Herr Strauss, I thought you liked helping the weak and unfortunate. You're unfortunate. I don't like helping you. Very amusing. Just try to stop making more trouble for us. Some of us are trying to save folk, not make unnecessary dramas. Co on tak krzyczy? Dacz. Co on ten dacz tak? No, niestety. O, co ci mówię? Powie. Nic. Dobra. Nie traćmy czasu. Co tu jeszcze możemy wziąć? Bułkę. Zjeść coś, kurczę. Wszyscy zobaczcie, w ogóle. Tyle. Co tam? Pearson. It's all over. All over. Coś ostatnio faktycznie nam się tutaj sypie to. Zobaczmy. Wróć po południu. Kurczę, no nie chce się też kłaść z jednej strony ze względu na to, że jest jeszcze ranek. No ale dobra, to jedziemy. Jedziemy dalej. Nie ma to tamto. Poklepiemy Brego oczywiście. Wyczeszemy go. I pojedziemy dalej. Pojedziemy, słuchajcie sobie, bo tutaj jest Edit Dowres. Tutaj właśnie, a tutaj jeszcze Hamish Sinclair. No, ktoś tutaj się pojawił. Ale podjedziemy z tutaj. Mamy jeszcze dwa questy takie poboczne. Z chęcią się przyjrzę. Ciekaw jestem, czy znowu nas te pomioty tutaj nie będą. Można szykuje sobie spluwę.
jak to wygląda ogólnie teraz? Słuchajcie, czekajcie. Gracz. Artur. Jak on teraz wygląda? Zdrowie. Gruźlica. Tempo zużycia rdzenia wzrasta 20%. Nam po prostu szybciej ten. Kurde, no ale widzicie, no to zdolności. W ogóle nie mam żadnych jakichś zdolności odkrytych. No dużo tej grze. Nie wiem. Tutaj też gruźlica i dlatego, kurde, kondycja też nam szybko spada. I przede wszystkim no wytrzymałość też. Gruźlica. Ale na przykład widzicie, trwale zwiększa przyrost doświadczenia wytrzymałości o 10%. I takie właśnie wszystkie ozdoby, nie? Trzeba byłoby może gdzieś dorwać takie faktycznie te rzeczy i byśmy, no nam jakoś tam, o, no właśnie, no widzicie, wszystko nam spada i to dość dużo, bo 20% to jest wciul dużo. To jest wciul dużo. Skuźwa, jedna piąta, no. Kurde, no masakra. Teraz sam muszę celować. Już nie te oko moje. Bez tego zwolnionego czasu. No nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Jesteśmy ścigani, wyjęci spod prawa, drużyna nasza się totalnie wysypała, tak szczerze powiedziawszy, i nawet nie dopinamy jakiegokolwiek celu tutaj naszej drużyny, nie? Dobra, słuchajcie, mamy tutaj kolejne zadanie, tutaj trzeba uważać, dużo tu jest strażników, więc trzeba tu uważać, ale tym questem zajmiemy się już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeśli tak, zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania i widzimy się niebawem. Trzymajcie się cieplutko, cześć!